Skatepark w Sanoku jest już gotowy. Teraz amatorzy jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach mogą jeździć na profesjonalnym i bezpiecznym obiekcie. Walczyli o niego od dobrych kilku lat. To było 12 lat ciągłej walki z miastem i... no ale w końcu się udało. No lepiej, żeby było to niż dalej się na tych murkach męczyć na miejsce. Projekt został zrealizowany na miarę tego, co miasto mogło nam zagwarantować. Nie jest to duży obiekt, ale jest. Bynajmniej na wakacje będzie. Skatepark powstał na ulicy Białogórskiej. Przeszkody dostarczyła i zamontowała firma Techramps, jedna z najlepszych w Polsce, specjalizująca się w budowie i projektowaniu tego typu obiektów. To jest typowy obiekt małej wielkości, który jest dobry dla tych wszystkich, którzy zaczynają jeździć, jakby zaczynają swoją pierwszą przygodę z deskorolką czy z rowerami BMX. Tak naprawdę są zwykłe, podstawowe przeszkody, na których, to jak mówię, można zarówno doskonalić swoje umiejętności, jak i uczyć się jakichś nowych trików. Tor do ekstremalnej jazdy ma być tak zaprojektowany, aby mogli na nim jeździć amatorzy rolek, deskorolek i BMX-ów. Młodzież sama wybrała urządzenia, w jakie obiekt został wyposażony. Został też tak zaprojektowany, aby w przyszłości można było go rozbudować. Widać, jak bardzo dużo młodych ludzi z tego korzysta, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, więc jest to niezwykle potrzebny obiekt właśnie po to, żeby ci młodzi ludzie mogli spędzać czas tutaj i tutaj czynnie trenować i móc realizować swoje pasje. Sanocki skatepark kosztował ponad 100 000 zł i jest jednym z 6 tego typu obiektów na Podkarpaciu.